Cześć! W dzisiejszym odcinku postanowiłem wystrzelić sobie ze starej, nieposzonej poduszki powietrznej. Jest to poduszka powietrzna z Audi. Kiedyś tam w Audi wymieniałem kierownicę z tej starej na tą nowszą, trójramienną. I to jest właśnie poduszka z tej starej kierownicy. Jest mi ona niepotrzebna. Nigdy z takiej poduszki nie strzelałem. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak ona strzeli. I przy okazji Wam pokażę, jak ona strzela. Żeby strzelić sobie z poduszki, będzie mi potrzebna oczywiście poduszka. Taka kostka, która idealnie tutaj pasuje i jest stąd. Dwa przewody, takie dłuższe. I zapożyczyłem również akumulator od skuterka, żeby mieć prąd. Chciałem również podkreślić, że nie należy mnie naśladować, ponieważ jest to niebezpieczne. Teraz sobie przedłużę tutaj przewody. Może tam troszkę taśmą sobie to owiniemy, ale to zaraz. I drugi przewód nawet mam już zastrugany. Dobra, teraz lekko to owinę taśmą. Teraz sobie troszkę zastrugam końcówki. Tak, tylko troszkę, żeby było jak dotulić do plusa i do minusa. O, zobaczcie, jak się drucik nabił. No, super. Zobaczcie, konia, to ładnie walnęło. Ładnie poduszeczka nam się wysunęła. Jeszcze się z niej dymi. Zobacz, jakie to gorące. Już pamiętajcie, nie dotykajcie tego spodu. Jest mega gorące. Jakiś dym tylko ze środka wychodzi. Zróbmy tutaj zbliżenie na poduszkę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w środku jest tutaj puste. Jeszcze tylko jakiś dym biały z tego wylatuje. Tutaj ładnie nam się rozdarło nam tutaj. Ale zobaczcie, logo Audi nie uszkodziło. Kochani, przede wszystkim nie powtarzajcie tego, to jest bardzo niebezpieczne. Jak widzieliście, ja miałem długi przewód. Dziwię się, jak to w samochodzie, jak to wystrzeli, że nikomu krzywdy nie zrobi. A wprost przeciwnie, ratuje to życie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Hej!